Życzę Wam wszystkim opieki, błogosławieństwa naszego patrona świętego Huberta. Dużo radosnych chwil spędzonych w gronie przyjaciół na łonie przyrody, a także samych udanych i bezpiecznych wyjść w gnieje. Będzie się działo. Będziemy grać muzykę myśliwską, będziemy degustować dziczyznę razem z mieszkańcami Cieplic, razem z władzami państwowymi i samorządowymi. Będziemy ucztować w stulecie naszego związku. W trakcie obchodów stulecia Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze część uczestników została odznaczona. Zmienić. Jest to jakiś etap, który kończy się i który został doceniony i zauważony przez władze okręgowe. Dla nas, szczególnie kobiet, bo przecież kobiety kiedyś w Łowiectwie nie istniały, teraz jesteśmy i jesteśmy doceniane, więc szczególnie jest to dla nas ważny dzień. Będzie to przekazane przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba Szczep Dębuch Robrego, który już ma 7 lat. Zostanie posadzony w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Miejmy nadzieję, że będzie się rozwijał i uczci to stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. Został posadzony Dom Pamięci Hubert. Jest to potomek Dębu Chrobrego, który został nazwany właśnie Hubert. A Dom Chrobry to, jak wiemy, najstarszy, najpotężniejszy dom w Polsce, a obok dębu kapsuła czasa, w której żeśmy to wszystko zapisali, co dzisiaj w Jeleniej Górze się dzieje. I nie wyobrażałem to, ale członkowie, pozostali członkowie zarządu też nie wyobrażali sobie to inaczej niż celebrować stulecie właśnie tutaj w Jeleniej Górze, gdzie jest siedziba zarządu, gdzie jest siedziba 12 kół, no i w sumie takie centralne, jak dla naszego okręgu, celebracje powinny się tu odbywać. Frekwencja jest bardzo dobra i ja chwalę frekwencję, wszyscy są zachwyceni. Możemy przyjmować 2 razy więcej, śmiało ludzi, dziczyzny mamy dużo, jest bardzo smaczna. Jak widać, jest to wielki sukces. Fantastyczny, zdrowy, świeży, smaczny stek z mięsa jelenia, z szynki jeleniej. Nie ze schabu, nie z polędwicy, ale z szynki. Zobaczycie, jaki będzie kruchy, soczysty, smaczny. Przygotowaliśmy bardzo, mam nadzieję, dobrą. Będzie wszystkim smakować fasolka po brytońsku, na dziczyźnie oczywiście wszystko, ponieważ to, co zawsze najlepsze. Przygotowaliśmy przede wszystkim poczęstunek z dziczyzny, także bardzo zapraszam. Poza tym mamy całą serię zwierząt spreparowanych, przygotowanych do okazania tutaj, jak widać, dzieciom. I staramy się przeżyć wiedzę. Jest to pokaz konkurencji pneumatycznej. W konkurencji biorą udział dzieci i dorośli od 10 lat wzwyż. Promujemy tutaj strzelectwo sportowe. Zapraszamy do ewentualnych zapisów potem do nas, do naszego koła Lok Energetyk na przykład, czy do Top Guna, czy na strzelnicę Ligi Obrony Kraju, która znajduje się na wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze. Oczywiście to tylko niewielki fragment tego, co było przygotowane na wydarzeniu, które przede wszystkim było świętem myśliwych. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy się razem spotkać tutaj na święcie, na stuleciu Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to dla nas bardzo ważne, dla całej braci, nie tylko myśliwskiej, ale także leśników, dla rolników, ponieważ wszyscy razem współpracujemy. Wydarzenie 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego, no to jak sama data mówi, no to jest to wielki dzień, wielkie wydarzenie dla wszystkich myśliwych, rodzin, sympatyków łowiectwa. No i życzymy wszystkiego najlepszego
myśliwym, kolegom, koleżankom. Jest to dzień, w którym wszyscy się możemy spotkać. Na co dzień pracujemy w łowiskach, pilnujemy, żeby ta gospodarka zwierzyny była zachowana. Jest to pasja, która towarzyszy mi już od 11 lat. Mój tato też poluje, więc i myślę, że moje dzieci też będą polować. Myślę, że to będzie tak zakorzenione w tradycji naszej rodziny i będziemy to mogli dalej kultywować. To jest bardzo piękna uroczystość. Trzeba to powiększać, szerzyć i promować nasze łowiectwo, żeby było nas po prostu coraz więcej, coraz ładniej i coraz lepiej. A na koniec nie mogło zabraknąć życzeń. Z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego wszystkim myśliwym składam serdeczne życzenia i podziękowania za ich pracę na rzecz kształtowania przyrody, ochrony tejże przyrody, ilościowego i jakościowego kształtowania leśnej zwierzyny. Wykonujecie Państwo przeogromną pracę. Jestem za to Wam wdzięczny i serdecznie dziękuję w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.